No to cześć. Ogólnie dzisiaj zrobię taki, powiedzmy, tutorial, chociaż nie wiem, jak zrobić grzywę hobby horsom. Więc tutaj bierzemy sznurek włóczki, przywiązujemy guzeczek tutaj i przywiązujemy drugi guzeczek tutaj. To jest mini hobby horse, więc no. I to ma być takie latające. Do halowy oszcz. Do tego wszystkiego bierzemy jeszcze włóczki przecięte w taki sposób. No i teraz zaczynamy całą zabawę. Ja zawsze każdego konia trzymam nogami, bo potrzebuję dwóch rąk. Chociaż spróbuję wam to jakoś pokazać. Więc bierzemy go tak, równo. Halo, no wyłóż. O. Bierzemy tak. Ojej, nie chce mi to. Nie chce to ze mną współpracować. Tak, i teraz te dwa przerzucamy przez to kołeczko tutaj, kółeczko. No i wygląda to tak. Teraz zaciągamy to. No i mamy jedną szpulkę włosia. No i robimy tak calutki czas, aż zapełnimy do samego końca. Jeszcze mi to tutaj trochę zostało. Kiedy już to zrobimy, każdego z osobna włoska przeplatamy na obkrętkę igłą i nicią. A kiedy już to zrobimy, grzywa jest zrobiona. Jeszcze do tego grzywka. Więc jeżeli chodzi o grzywkę, no to bierzemy taki kosmyk, którego tutaj wiążemy tak, żeby on się nie rozwiązał. I wtedy dopiero przyczepiamy do czoła konia. Ja korzystam z włóczki rozczesanej, czyli takiej, które można uczesać, i dlatego włosy są takie trochę naturalne, chociaż nie wiem. No i jeżeli chodzi o konika, jest już skończony. Tu go chyba średnio widać. Dobra, już widać go troszeczkę lepiej. Tak wyglądają jego włosie. Trochę je też obcięłam, bo wiecie, jak są takie frędzelki, to po co? No i tak, mam nadzieję, że trochę pomogę wam z tą grzywą, bo większość też mnie pytało, jak tą grzywę robić i tak dalej. No to nie jest nic trudnego. Z grzywką jest dla mnie jak najprościej. I też się one trzymają. Jest to ogólnie wersja gniotek konia. Więc dlatego u tych koników jest trochę szybciej to wszystko zrobić. Jeszcze tylko oczka i chrapki i konik gotowy.